Jest jedna z takich scen w Ewangelii podczas ostatnich dni Pana Jezusa, które dogłębnie przyjmują serce. I gdy człowiek pobędzie sobie nad tym obrazem, który teraz chcę zaproponować, to go na pewno poruszy. Scena, w której Pan Jezus, już osądzony na śmierć, skazany na śmierć, znajduje się w pretorium, czyli w tym wewnętrznym placu, pałacu Piłata. Tekst mówi, że tam jest kohorta żołnierzy, a więc od 600 do 1000. Film Mela Gibsona pokazuje, że część z tych żołnierzy podczas II Krzyżowej, podczas biczowania, ale może także i wcześniej, po prostu jest pijana. Przypuszczam, że szczytem marzeń legionisty rzymskiego nie było to, żeby służyć w Palestynie, gdzieś na prowincji, użerając się z Żydami, żyjąc w napięciu, że może wybuchnąć powstanie, doświadczając niemiłosiernego upału. Więc część z nich pewnie jest pijana. Gdy Jezus trafił w ich ręce, to jak mówi tekst, dość oszczędnie, ale my możemy sobie to po prostu namalować w głowie, to go sponiewierali tak, jak im się podobało, tak długo, jak im się podobało. Słowo mówi, że bili go pięściami po głowie. Kiedy Jezus mówi o nadstawieniu policzka, to w tej scenie nadstawił 1000 razy. Prawdopodobnie ma spuchniętą twarz. Żartują sobie z niego, szydzą, kpią, drwią, opluwają, biją trzciną po głowie, nakładają kornę cierniową, zakładają płaszcz. Wyśmiewając go, klękając przed nim, mówią: proroku, kto cię uderzył, królu żydowski. Jako wierzący chrześcijanin, ja się pytam wielokrotnie, dlaczego na to pozwalasz? Będąc Bogiem Wszechmogącym, mógłbyś po prostu tylko swoją myślą, nawet nie gestem, nie słowem, to wszystko zakończyć w jednej chwili, nie dopuścić do tego, co ci się przydarzyło. I wpatrując się w tę scenę, widzę Jezusa, który tak długo to znosi, bo wierzy, że przynajmniej w jednym sercu tego legionisty nagle pojawi się pytanie, co ja robię? Czemu ja to robię? Jakim prawem? W sposób ogromnie taki bolesny i przejmujący, Pan pokazuje, że nie ma innej drogi, jak nieraz przyjmowanie trudnych doświadczeń bez gniewu i bez odpowiedzi, która by uderzyła w drugą osobę. Gdzieś cierpliwie znosząc to, dając w ten sposób szansę, aby do tej drugiej osoby dotarło, w czym uczestniczy. Aby w postawie mnie czy ciebie, który znosi różne trudności i przeciwności, odczytać zaproszenie, by przedefiniować i nawrócić swoje własne serce. W tym kontekście mi się przypomina historia, którą usłyszałem. Historia dotyczy dwojga małżonków, już z długoletnim stażem, bardzo wierzące osoby. Pokłóciły się strasznie. A jak się osoby znające dość dobrze pokłócą, no to czasem idzie po bandzie, więc powbijały sobie te osoby szpilki, gdzie tylko się da, raniąc się. No i przychodzi wieczór, idą do tej samej sypialni, do tego samego łóżka, ale kładą się plecami do siebie. Bardzo wymowne, niby blisko, ale ogromnie daleko. Nie mówią do siebie. I on, czyli mąż, bo on dawał to świadectwo, mówi, że ma w sobie złość i gniew i poczucie krzywdy. I mówi, nie odwrócę się, bo nie umiem. Ale wtedy zaczyna wzywać Najwyższego. Panie, uzdolnij mnie, bo po ludzku jest kaplica, jest niemoc. Dotykam granicy. Więc woła o pomoc i mówi, trwało to może 5, może 10 minut. I w pewnym momencie poczuł taką dyspozycyjność w sobie, taką wolność, by się odwrócić do niej, do żony. Gdy się odwrócił, ona w tym samym momencie odwróciła się do niego. A więc w tym samym czasie robiła dokładnie to samo. Czyli swoją trudną sytuację i niemoc oddawała Panu. Przebaczyli sobie, uśmiechnęli się do siebie. Później była przepiękna, erotyczna intymność. Na drugi dzień wstali rano, rozpoczynając dzień z uśmiechem, wiedząc, że razem z Panem Bogiem, bo Go zaprosili do tego, co się wydarzało, przeszli przez ciemną dolinę. W Ewangelii Pan Jezus mówi, właśnie tego dnia, dzisiejszego dnia, proście, nie? Proście, a będzie Wam dane, czyli Panie, to uzdolnij mnie. Proszę Cię, uzdolnij mnie, żeby w chwilach kryzysu, trudu do Ciebie się odwoływać, abym w chwilach, w którym życie wezwie mnie do odpowiedzi, abym się zachował tak, jak należy, abym zachował się jak chrześcijanin, abym był źródłem światła w świecie, Twoją mocą, abym, jeśli trzeba, znosił niewyobrażalne
niechciane rzeczy po to, żeby druga strona, drugi człowiek mógł z tego wyciągnąć jakieś dobro i doświadczyć nawrócenia. Może o taką postawę warto dla nas prosić. Amen.